Czy wierzycie Państwo w duchy? Trudno powiedzieć. Postaram się na ten temat poszukać odpowiedzi wspólnie z moim gościem, z panem Robertem Bernatowiczem. Witam, panie Robercie. Witam serdecznie państwa i pana. Panie Robercie, czy wierzy pan w duchy? Ja wiem o duchach. Zawsze powtarzam o tym, że jest wiedza, a nie wiara. Wiem o duchach i wielokrotnie nie muszę tutaj się opierać na książkach czy w jakichś relacjach ludzi. Sam miałem okazję przekonać się o tym. Tutaj też jedna uwaga a propos mojej filozofii, tak? Filozofii, którą nie tylko ja prezentuję, ale także Fundacja Nautilus. Wiedzę na temat tych rzeczy ulotnych, trudnych, niemierzalnych, pozornie, my staramy się czerpać dotykając prawie, że to też metodą tak organoleptyczną, mówiąc krótko, więc daje się to zweryfikować w sposób niebywały, a historii o duchach, gwarantuję Państwu, jest bardzo wiarygodnych, bardzo dużo, zwłaszcza kiedy jest się na przykład jasnowidzem Jackowskim, tutaj polecam, bo to jest człowiek, który rzeczywiście, zresztą ja miałem przy jego okazji też doświadczenia z duchami. Kiedy Robert Bernatowicz spotkał w swoim życiu po raz pierwszy się z duchem? Powiem Panu taką sytuację, ja to zresztą zawsze opisuję, ale jest to mocna historia, gruba, jak teraz młodzież mówi, grube. Wie pan, ja prowadziłem audycję Nautilus Radia Z, która była tak pierwszą taką po bandzie Konarzewskiej. Ona była pierwsza w latach 80., ja byłem drugi. 86 rok? No mniej więcej. Konarzewska, banda Konarzewska to są te lata, tak? Zresztą może nas będzie słuchała i bardzo ją pozdrawiam. Dziękuję za to wszystko, co pani banda zrobiła. Ja zrobiłem też sporo, ale w latach 90. I mam rozmowę z egzorcystką, która zajmuje się, nazywa się egzorcystka, ale tak naprawdę ona też zajmuje się właśnie kontaktem z duchami, ma ten dar, bo to musi być podwyższona wibracja, czyli trzeba mieć dar po prostu, to nie jest tak, że pan zobaczy, czy ja zobaczę, chyba że ktoś tam chce, żeby zobaczyć, to zobaczy pan. I ona mi nagle już się tak rozstajemy, ja tak rozmawiałem tak jak pan ze mną, tak? Ciekawa rozmowa z ciekawym człowiekiem. I miałem ją wyemitować potem w audycji Nautilus. Ona mnie łapie za rękę. Mówi taką rzecz, mówi do mnie. Panie Robercie, ja miałem ostatnio taką historię z takim jednym właśnie bytem, duchem, on może pójść za panem. Więc ja mówię, ale co pani? Ona mówi tak, ja panu dokładnie powiem, co robić. I powiedziała mi rzeczywiście. Myślę sobie, nie no, tam żartowała może czy coś, ale taki niepokój miałem, bo po prostu wiedziałem, że kobieta jest no naprawdę nietuzinkowa, już niestety nie ma jej z nami, ale była to potęga. I proszę pana, wracam do domu, to było tego samego dnia, ja mieszkałem wtedy na ulicy Śliskiej, miałem taką fantastyczną kawalerkę i pamiętam, że już była godzina 11:15, kiedy byłem już zmęczony trochę, postanowiłem się położyć wcześniej. Ja się kładę przeważnie bardzo późno w nocy i śpię 2 godziny od zawsze. 2 godziny tylko. Dwie śpię. Godziny? Dwie tylko? Godziny. Tylko 2 godziny śpię. Tak mam. Tak ten model mam. Ale żyję. Lekarz mi kiedyś powiedział, umrze pan szybko. No ale już powiedział mi tak, miałem 30 lat, a mam 54 i żyję nadal. I proszę pana, i kładę się spać, ale jeszcze oglądałem sobie, pamiętam, na telewizorze Discovery nawet. I zimno mi się zrobiło, ale wie pan, tak mi się zrobiło zimno, że po prostu, mimo że byłem przykryty kołdrą, mówię, Jezus Maria, co to jest? Ja patrzę, stoi postać w moim pokoju. Teraz tak, oczywiście państwo powiecie, że ja tutaj jakieś bzdury opowiadam. No. Nie, ale czasem nam, nie wiem, mózg potrafi płatać figle z różnych powodów, z przemęczenia, z niewyspania, no tak, przeżyć że ja ją widziałem bardzo. Tak, jak tą kamerę widziałem, tą postać. Zerwałem się na równe nogi. Ona zniknęła od razu. Zapaliłem wszystkie światła i zrobiłem to, co powiedziała mi pani Lucyna. Po prostu w bardzo wulgarnych słowach powiedziałem, że sobie nie życzę, tak? Bardzo ostro, trzeba stanowczo. I zaczęło być ciepło, 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 nic się już więcej nie wydarzyło. Pamiętam tylko, że no wystraszyłem się, tak? Bałem się w ogóle do domu przyjść, krążyłem po podwórku.
Myślałem, czy wejść tam na górę, czy nie, no ale co, nie będę przecież na podwórku całą noc. Tak delikatnie, delikatnie, no przeżycie było mocne, tak? Czy powinniśmy się bać duchów, czy bardziej ludzi niż... Nie, bardziej ludzi się powinniśmy bać niż duchów. Zresztą to samo powtarza Krzysztof Jackowski, mój serdeczny przyjaciel, że po prostu zawsze mówi, żeby się bać ludzi, a nie duchów, a on zawsze tak też pięknie mówi, że dzięki tym swoim historiom zyskał wielu przyjaciół po drugiej stronie już po ich śmierci, tak? Powiem panu taką jedną sytuację z duchami, jak pan chce, taka optymistyczna dla ludzi będzie. One są przeważnie optymistyczne, bo to, że tam ktoś widział ducha, to jest mało ciekawe dla mnie, przy całym szacunku. Ale dlaczego one się pojawiają w naszym życiu, te duchy? To znaczy, powiem panu to właśnie konkretną historię i to ten przykład panu wyjaśni. Proszę sobie wyobrazić, że czasami ludzie się giną, tak? No nie ma człowieka i trzeba wtedy go znaleźć. Tak? Zajmuje się tym fundacja Itaka. Tych ludzi, którzy giną w ciągu roku jest tam kilkanaście tysięcy nawet, tak. Prawda? No więc Jackowski zajmuje się poszukiwaniem takich właśnie ludzi i zgłasza się do niego rodzina, taksówkarz z Brudna, któremu ojciec zginął, ale zginął w jakiś sposób. Poszedł ten ojciec ze swoją 81-letni, już pan w poważnym wieku, ze swoją siostrą, która tam miała 83 lata, i jej jeszcze tam koleżanką na cmentarz na Brudnowski. Po czym powiedział, a mieszkał niedaleko i mówi, słuchajcie, to ja już idę, bo jestem coś. No dobrze, to idź, idź. I nie doszedł do domu, tak? One przyszły do domu, nie ma jego. Wielkie poszukiwania, policja, no nie ma, no na tym odcinku tam, tych tam, nie wiem, cztery, może jakieś cztery, dwie, dwa kilometry, facet po prostu disappear, tak? Zniknął, nie ma. Po dwóch tygodniach ten taksówkarz, jego syn, dał się namówić, żeby zadzwonił do Jackowskiego. Po dwóch tygodniach. I pierwsze słowa, które powiedział do Jackowskiego, mówi tak, mówi, panie Krzysztofie, tutaj pana telefon dostałem, ja po prostu nie wierzę w to, od razu panu mówię, tak, ale po prostu mam już dosyć, ponieważ moja żona mi mówi, żebym zadzwonił, więc ja dzwonię, ale wiem, że pan nie jest żadnym jasnowidzem, ale dzwonię. Mój ojciec, prawda, zniknął. Jackowski mówi, czekaj pan, muszę mieć coś tego człowieka. Ale co człowieka? No cokolwiek, świadka muszę mieć, żeby nawiązać kontakt. Czapkę, szalik. Przywiózł mu czapkę. Taką czapeczkę z daszkiem, którą zresztą mam w bazie Fundacji Nautilus jako eksponat po tej historii. I dostał tę czapkę. On Jackowski, nie, wie pan, to trzeba by w ogóle też o Jackowskim zrobić kiedyś audycję. Niech pan pomyśli, to ja chętnie opowiem jako jego kronikarz. Schował sobie do kieszeni tą czapeczkę, ale nie miał żadnej jakiejś takiej wizji, bo on tam jeszcze miał jakąś inną ważną sprawę, jeszcze jedną, coś tam cały czas jest w tych sprawach. I nagle mówi, bach, to przyszło do niego, jak wsiadał do pociągu, żeby jechać do Człuchowa. Mówi, Boże, wiem, gdzie on jest. Dzwoni do tego syna jego, tego taksówkarza, mówi, panie, pana ojciec leży przy grobie, bo tam jest, jak pan wyjdzie z tego cmentarza, jest taki, jak się nazywa, ci, którzy robią pomniki, kamieniarz. I tam jest zakład kamieniarski jeden, on tam nigdy nie był, ale opisuje, a potem drugi. I ten drugi jest taki, że tam nikt już, tam są tylko stare takie. Ojciec się po prostu, tam jest dlatego, że on się poczuł źle, przysiadł na tym grobie, dostał zawału serca i spadł za ten grób, także go nikt nie widzi. Dobra, to ja już tam jadę. Jedzie tam na miejsce, dosłownie po 15 minutach, mówi, panie, nie wiem, jak pan to zrobił, rany boskie, mam ojca, już widać, nie żyje ojciec, ale dziękuję bardzo, nie wiem, to jest po prostu, mówi, niepojęte. A Jackowski przyjeżdża do domu, on zawsze jest taki szczęśliwy, że on znalazł tego, te zwłoki czy coś, bo to tak się utwierdza, że jest jasnowidzem, ma cały czas taką potrzebę utwierdzenia. I mówi, że ma silny kontakt z tym facetem, z tym właśnie panem, pan Fiją, tak się nazywał, Fiją. I poszedł, żeby dorzucić węgla, bo on tam na taki w podziemiu też musi dorzucać tego węgla i poczuł jego obecność. Nie widział go, ale poczuł.
tak? Wiedział, że jest ten pan Fijoł. I czuł wielkie rozbawienie od tego i zadowolenie. I on mówi tak, mówi, niech mi pan powie, panie Fijoł, jak to jest umrzeć? Bo co to jest? I słyszy głos. To taki dymek. Dymek w sensie taki, no to jest nic, tak po prostu uciekł. A tam jak jest? Tam po drugiej stronie i słyszy wyraźnie zdanie, które państwu pozwolę sobie powtórzyć, warte zapamiętania. Śmieszne trochę, ale jakże optymistyczne. Słyszy głos następujący. Powtarzam słowo w słowo. Pamięć mam dobrą. Oni za mną beczą, a ja zobaczyłem już tyle ciekawych miejsc. Czyli mówiąc krótko, nie tylko, że te duchy są, ale te duchy, z tymi duchami się można jak najbardziej kontaktować, chociaż nie powinno się tego robić. Wie pan dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy pan na przykład wywołuje jakiegoś ducha, a to nie ma tutaj, nie powinno się tego robić, to może być taka sytuacja, że przyjdzie nie ten, którego pan szuka, tylko przyjdzie coś złego. Coś, co przechodziło obok. A gdzie najczęściej możemy spotkać ducha? No, w nawiedzonych domach. No to nie ma wątpliwości. A w szpitalach, tam gdzie umierają też ludzie? Też trzeba uważać, bo... Mówię uważać, ponieważ ja odradzam wszelkich takich doświadczeń, eksperymentów, zwłaszcza z przywoływaniem ducha tam z rodziny swojej, takiej, śmakiej, owakiej, przyjaciół, coś, bo można zrobić sobie krzywdę. A jeszcze panu powiem więcej. Można zrobić to też ta pani, to medium mi o tym mówiło, pierwsza mi o tym powiedziała, że tak jak pan wie, jest reinkarnacja, no, że pan wie, no mówił, bo dla mnie to jest oczywiste. I dusza się wciela, tak? Wciela się, znaczy dusza, ten człowiek się wciela, bo tak naprawdę do pana nie mówi tutaj no, to, co pan widzi, tak? Tylko światło, które jest w środku, co napędza ten mechanizm zwany Robertem Bernatowiczem, a nie, że kombinacja węgla i węglowodorów, tak? Gada teraz do pana, tylko gada światło, to napędza. I to światło jest nieśmiertelne i ono się przenosi i ono może być w innym człowieku. Jak pan wzywa, to może być taka sytuacja, że wezwie pan tego człowieka i ten człowiek umrze. Tak? Dlatego, że to światło z niego usłyszy to wezwanie i wtedy taki człowiek umiera. Nierzadko słyszymy, że jak ktoś o kimś źle myśli bądź źle mu życzy, to czasem to się spełnia. Czy to właśnie o tym pan powiedział? To jeszcze inna jest historia, czyli to jest praca z energiami. Ja mówię o tym, że po prostu te byty są czymś realnym, i nie wolno ich przywoływać, a tylko mogę powiedzieć, że jest taki moment, kiedy zwiększa się poziom rozwoju duchowego, bo każdy z nas ma jakiś rozwój duchowy na jakimś tam poziomie. Pan nie widzi duchów, ja też nie widzę duchów, ale gdybyśmy byli trochę wyżej, to w tym momencie byśmy mogli już takie duchy widzieć, bo medium widzi duchy. Jeśli spotkamy już tego ducha, jak powinniśmy się zachować? Czy tak jak pan wspomniał wcześniej, być agresywnym do niego, zdecydowanym? No, takim jak ja miałem sytuację w domu, kiedy mi rzeczywiście głowę zawracał i wystraszył, to tak. Tutaj nie ma żartów. Natomiast zobaczenie ducha to jest bardzo, bardzo, bardzo rzadko spotykana sytuacja. Ja mam relacje takich ludzi, zresztą też widziałem, oprócz tego też widziałem sam jeszcze kilka, miałem taką sytuację też na zamku, śmieszne to brzmi, ale naprawdę na zamku. Testowałem samochód. Wie pan, że czasami jak dziennikarzom dają samochody, to gdzieś robią imprezę taką, te firmy samochodowe. Tak. Oni zrobili na zamku, żebyśmy mogli tymi samochodami sobie tam pojechać na ten zamek. Bardzo fajna impreza, tam żeśmy spali na tym zamku, a wieczorem żeśmy poszli na spacer. No i nagle, bo Boże, stoi człowiek, nie ma nóg, tak? A to nie tylko ja to widziałem, tak? Postać taka, bo to było tak, ale blisko było, gdzieś odległość, ja wiem, z 15 metrów. I się tak rozmgł i zniknął, no. Drapaka żeśmy takiego dali. Wie pan, bo to można chojraka tutaj zgrywać, ale to naprawdę... Z punktu widzenia fotela... Na fotelu to brzmi inaczej, tak. Na miejscu brzmi zupełnie inaczej. Nie ma się co ich bać, no mój Boże, no to są ludzie, no. Duchy, no to śmiesznie tak duch, sama nazwa to duch już jest w ogóle zabawna, tak? To są tak naprawdę ci prawdziwi ludzie, bo my po przejściu tam przez
tą granicę światła, tam jesteśmy. No i mamy tą pełnię, tą świadomość, jak mamy w tej chwili. A czy każdy z nas, powiedzmy, ma swojego jakiegoś anioła, który w jakiś sposób być może wpływa na jego życie? Powiem panu tak, ja mówię o rzeczach, które ja byłem w stanie zweryfikować. Tego nie jestem w stanie zweryfikować. Mówią tak mądre książki, mądrzy ludzie, którzy się tym zajmują, że są jacyś, że jest anioł stróż. Nie miałem możliwości w żaden sposób, ale no nie wykluczam. No są byty, wie pan, no i miałem taką sytuację przecież, żeśmy przywołali kulę. No kula, ludzie myślą, że duch to musi wyglądać jak człowiek, tak? Że musi mieć głowę tego, tam jakieś tam ręce, coś taki, no przynajmniej kształt. A my żeśmy ustawili piramidę, otoczyliśmy ją tymi, no, jak to się nazywa, kamerami i przyleciała taka kula wielka i zawisła, tak? 20 minut nagrania. No i co to jest? No to jest też jakiś byt, tak? Mój kolega, który obok tej piramidy zaczął medytować, ja go poprosiłem o to i nagle ta kula mu wleciała w głowę całą. Także widać było, że to jest inteligencja jakaś, tak? Mamy to nagranie, w ogóle unikalne nagranie w skali świata. Jak ktoś chce zobaczyć, to niech sobie wstuka, no, albo napisze do nas maila, to ja wtedy wyślę. W każdym razie... Do Fundacji Nautilus. Do Fundacji Nautilus. Nautilus, małpa nautilus.org.pl. W każdym razie, wie pan, no, jesteśmy światem materialnym, który jest przeniknięty przez światy duchowe. Nie jeden świat, ale wiele. Jest wiele innych wymiarów. Te byty się poruszają w innym wymiarze po prostu. No i to, że my tego nie widzimy, to jest efekt tego, że jesteśmy na początku naszej drogi duchowej. Z czasem będzie ludzkość, i wspomni pan moje słowa, za kilkaset lat, bo będzie pan tak samo żył jak ja, bo jest ta inkarnacja, że ludzie się zmienią i zyskają świadomość tą kosmiczną, co oznacza, że będą widzieli byty niematerialne. I wtedy będzie to oczywiste, że te byty są. Bardzo panu dziękuję. Moim i państwa gościem był pan Robert Bernatowicz.